Bruno Augusto dos Santos po raz kolejny w Polsce. Bruno, może tak humorystycznie zaczniemy. Czy tutaj w Gdyni nad polskim morzem czujesz się w pewien sposób jak na brazylijskiej Copacabanie? Mais uma vez na Polônia, a gente vai começar com uma brincadeira. Será que como você está perto de mar, você está se sentindo quase como se fosse Copacabana? Tá perto, hein? Tá perto, tá. O clima aqui tá muito gostoso. Vim no verão, é a época que eu mais gosto de vir aqui pra Polônia. É, a galera, todo mundo sorridente, parece que o sol deixa todo mundo mais feliz. Então, essa parte assim, parece com o Brasil, a galera feliz. No, w pewien sposób jest podobnie. Tutaj przybyłem tutaj tym razem w lecie. Jest to moja ulubiona pora roku w Polsce. Od razu widać, że jak wyszło słonko, to Polacy zaczęli się bardziej uśmiechać, więc bardziej się czuję jak w domu niż zwykle. Bruno, mimo że jesteś rozpatrywany jako czołówka kategorii, masz tutaj rekord 1-3. Wynika to z tego, że podejmowałeś absolutnie najtrudniejsze wyzwania. Czy to wynikało bardziej z tego, że od początku byłeś rozpatrywany jako jeden z mocniejszych zawodników, czy jest jakiś tego inny powód, bo nie walczyłeś tak naprawdę z nikim słabym? Você é considerado dos melhores lutadores na sua categoria, mas mesmo assim você tem mais derrotas que vitórias aqui no KSW. Você acha que é porque porque você lutou com os lutadores muito bons ou talvez tem outro motivo por isso? Porque talvez desde o início você foi considerado dos melhores lutadores dessa categoria. É, no KSW está os melhores lutadores, com toda certeza. E, então eu cometi pequenos erros, mas sempre volto, sempre estou disposto a aprender. Então eu sempre evoluí muito com os meus erros. E a partir de hoje as derrotas acabaram, que eu vou ser o campeão da categoria. Więc faktycznie to wygląda tak jak mówisz, może na papierze nie wygląda to specjalnie imponująco, ale wynika to z jakichś tam moich małych błędów. Ale no tak, jestem tego rodzaju zawodnikiem, że z każdą walką i z każdym tego typu błędem się uczę, rozwijam i obiecuję, że od dzisiaj jest to już absolutny koniec moich porażek, już nie będzie ich więcej i ostatecznie sięgnę po pas mojej kategorii. To zanim przejdziemy do Gustavo, ja chciałbym jeszcze zapytać o to, czy nie jest żal, Bruno, w pewien sposób, iż Antun Racic odszedł do oktagonu, w pewien sposób przekreślając szansę na rewanż, a wiemy, że Bruno postawił bardzo trudne warunki Chorwatowi. Será que você está se sentindo um pouquinho triste que o Antun Racic foi para outra organização? Porque você lutou muito bom com ele, você lutou bem com ele e agora, como ele saiu, já tinha saído para outra organização, você não vai ter a oportunidade de fazer revanche com ele. Fiquei muito triste quando o Antun saiu. Eu esperava lutar novamente com ele, porque quando eu lutei, eu estava vindo de Covid, tive que perder 20 quilos em 3 semanas, peguei a luta em cima da hora, e mesmo assim eu quase finalizei ele, quase venci a luta, mas infelizmente não venci. E agora, tipo, eu preparado, eu tenho certeza que ele não ia aguentar meu jogo. No, w pewien sposób jest mi oczywiście smutno z tego powodu, że Antun Racic odszedł, dlatego że przy okazji naszej pierwszej walki okoliczności były takie, że właściwie przyjąłem ją tuż po tym, jak odchorowałem COVID-a. Miałem 3 tygodnie na to, żeby zbić 20 kg, a mimo wszystko prawie udało mi się go poddać, także gdyby teraz doszło do walki między nami, no to wyglądałaby ona zupełnie inaczej. Także no tak, w pewnym sensie tego żałuję, że odszedł. Czego spodziewasz się po swoim rywalu, po Gustavo Oliveira? O que você está esperando do jogo do seu oponente, do seu adversário, do jogo dele? O Gustavo, pelo que eu estudei, ele é striker, tem noção no chão. Então, eu estou preparado para tudo que ele apresentar. Eu sou da maior equipe do mundo, eu sou da Shooterbox Diego Lima. E a gente está pronto em pé, está pronto para lutar embaixo. Onde tiver, a gente vai pegar. Ou vou nocautear ou finalizar ele. Entendi.
Więc no, z tego, co udało mi się przeanalizować, Gustavo jest przede wszystkim strikerem, ma tam jakieś pojęcie na temat parteru, ale przede wszystkim specjalizuje się w stójce. Natomiast no, szczerze mówiąc, no, ja należę do najlepszej ekipy na świecie, jestem przygotowany na wszystko, gdziekolwiek ta walka nas nie zabierze, czy się skończy w stójce, czy się skończy w parterze, zamierzam go albo znokautować, albo go poddać. Jak myślisz, ile walk dzieli cię od ponownej szansy walki o pas? Na sua opinión. ¿Cuántas victorias se tiene que hacer para usted poder disputar el cinturón de nuevo? ¿Qué usted acha? Pregunta difícil. yo acho que umas 2-3 victorias yo posso estar próximo da disputa de cinturón. Jest to trudne pytanie, ale wydaje mi się, że powiedzmy jeszcze 2-3 zwycięstwa i będę mógł znowu o ten pas rywalizować. Z twoich poprzednich rywali w KSW, którego oceniasz jako najtrudniejszego, który sprawił ci najwięcej problemów? Dos seus oponentes do passado no KSW, quem você acha o melhor lutador? Quem te deu mais dificuldade? Quem foi o adversário mais difícil para você? Para mim, o adversário mais difícil foi o Jacob, que é o campeão. Eu senti um pouco de dificuldade contra o jogo dele, porém, já arrumei todos esses defeitos que eu tive na época e eu acho que hoje eu bateria nele. Moim zdaniem był to Kuba Wikłacz ze względu na to, jak się ta walka potoczyła. No ale z drugiej strony już jakby rozwinąłem się o rzeczy, które nie poszły mi. W sensie jakby już naprawiłem to, co nie poszło mi podczas tej walki. Myślę, że gdyby dzisiaj doszło do naszej walki, to bym sobie z nim poradził. Chciałam zapytać o sytuację Kuby Wikłacza przed galą na Narodowym. Nie wiem, czy Bruno zna tę sytuację i wie, z czym Kuba się mierzył, z jaką decyzją i jaką decyzję musiał podjąć. Chciałam zapytać, czy w sytuacji Kuby zdecydowałby podobnie, czy jednak wyszedłby do walki. No dobra, to chyba będę musiał wytłumaczyć. Tak, zdecydowanie. Não sei se você sabe o que aconteceu no último evento do KSW, porque o Jacob ia defender o seu título, né, mas o... ia defender o título contra o brasileiro, mas ele não conseguiu, o Erlesson não conseguiu fazer o peso por causa do problema de rins, e aí a federação ofereceu outro adversário dele, mas com outro limite de peso, né, de limite de 70 quilos, e aí o Jacob não aceitou a luta, né, porque estava muito em cima da hora, eles ofereceram um cara maior dele, né, ele estava preparado para lutar com o cara do peso galo, mas o cara pesava 60 quilos, né? E aí ele não aceitou a luta. O que você fazia nessa situação? No lugar do Jacob. Isso. Eu achei certo o Jacob não ter aceitado. Ele é o campeão. A parte dele ele fez, que era bater o peso. Então eu também não aceitaria, porque é um risco a mais que você vai estar passando. Tipo, você pode, beleza, eu pesei 61 quilos, posso voltar lá lutar com 70 e poucos. Mas e o cara? O cara pode voltar lá para os 80. Então, é um risco que é desnecessário ele correr. Na jego miejscu postąpiłbym dokładnie w taki sam sposób, dlatego że no, zakładając limit wagowy 70 mogłoby się okazać, że w klatce jego rywal ważyłby już powiedzmy tam nie wiem 80, tak? Więc no, tutaj moim zdaniem Kuba Wikłacz jako mistrz podjął słuszną decyzję, ponieważ byłoby to z jego perspektywy po prostu niepotrzebne ryzyko. Czy Ismael Dżabrajlow jest faktycznie zagrożeniem dla Sebastiana Przybysza? Você acha que o Islam Jabrailov, que vai ser o lutador que vai enfrentar o Sebastian Przybysz no sábado, não sei se você conhece esse lutador, você acha que ele é provável que ele ganhe com o Sebastian Przybysz? Não, eu acho que ele não vai ganhar do Sebastian, porém eu gostaria muito de lutar novamente com o Sebastian. Nie, uważam, że raczej z Sebastianem Przybyszem nie zwycięży, ale z drugiej strony ja bardzo, bardzo chciałbym znowu z nim zawalczyć z Sebastianem. Ja bym chciał zapytać o mentalność Brazylijczyków, jeśli chodzi o sporty walki. W Polsce często jest tak, że te niższe pasy od czarnych nieco muszą się podporządkować tym wyższym pasom. A jak to jest w Czute Box? Czy ci młodzi też w pewien sposób podlegają tym starszym, tym bardziej doświadczonym i muszą się w pewien sposób podporządkować? Kurczę, bardzo trudne pytanie do tłumaczenia. Spróbujemy. Então, ele gostaria de perguntar sobre a mentalidade dos lutadores brasileiros, né? Aqui na Polônia, muitas das vezes, quem está com faixa baixa, né, tem que respeitar
os mais graduados. Tem que respeitar, tem que aceitar a vantagem, a posição mais alta dos mais graduados. No Brasil é igual? Sim, também? Sim. Na sua equipe é igual também? Sim. Nós sempre, não só na luta, tanto fora do tatame, a gente sempre aprendeu que tem que respeitar os mais velhos e temos que, no tatame é igual, temos que respeitar sempre os mais graduados. Então, no Brasil, a cultura é a mesma. No, pod tym względem u nas wygląda to bardzo, bardzo podobnie. Zarówno na macie, jak i poza nią od samego początku uczymy się tego, żeby szanować tych bardziej i bardziej doświadczonych i to później się przekłada również na jakby życie poza treningami. To jeszcze ostatnie pytanie ode mnie. Czy Bruno sądzi, że Charles Oliveira jest w stanie odzyskać pas po tym, zwłaszcza co pokazał w ostatniej walce z Benilem Dariuszem? Na sua opinião, o Charles Oliveira ele é provável para ele ganhar a cintura novamente, principalmente depois do que ele tinha mostrado na sua última luta contra Darius. O que você acha? Com toda certeza. O Charles não era para ter deixado de ser o campeão. Só foi um mau dia. Infelizmente, ele não estava num bom dia de trabalho. Porém, a mentalidade mudou. O jogo evoluiu. Tanto que vocês viram na última luta dele. Foi sensacional. Eu fiz parte desse campo da luta dele inteiro. E o cara é fora da curva. Ele é diferente. Então eu sei do que eu tô falando. Escuta todo mundo aí. Ele vai ser o campeão novamente. Nie mam absolutnie żadnych możliwości, że jak najbardziej Charles może wrócić na fotel mistrza. To, że stracił ten pas, to była kwestia kiepskiego dnia, natomiast już od tego czasu wygląda to zupełnie inaczej. Tak się składa, że miałem przyjemność brać udział w jego obozie przygotowawczym i ten gość jest po prostu niesamowity, gra w zupełnie innej lidze niż ktokolwiek. Także możecie, kochani widzowie, że tak powiem, polegać na tym, co mówię. Charles Oliveira na pewno będzie znowu mistrzem. Czyli następnym razem na Fortunie stawiamy na Charlesa w ciemno. Então, a próxima vez a gente pode apostar dinheiro no Charles, sem dúvida. Com certeza, aposto que vocês vão ganhar dinheiro. Bez żadnej wątpliwości zarobicie dużo pieniędzy. Ele sempre está com um azarão em todas as lutas e ele todas as lutas surpreende, então aposta que vocês vão ganhar dobrado. Tak się składa, że on zdaje się zawsze z underdogiem, więc tym bardziej stawiajcie, bo jeszcze więcej wygracie. To jeszcze na koniec, tak jak w przypadku Gustavo, zapytam Gafaniodo, jak się odnosi do tego, żebyś sędziował walkę chłopaków. Ele fez a mesma pergunta para o Gustavo antes, né? Porque dessa vez, normalmente eu fico no corner dos lutadores, mas dessa vez vai ser dois brasileiros, né? Então eu não sei aonde eu vou ficar quando vocês vão lutar, mas alguém sugerou que eu posso ser juiz da sua luta, para eu achar o meu lugar certo nessa luta. O que você acha sobre essa ideia? Tá errado, o Bambu tem que estar comigo, eu cheguei primeiro, eu tô na organização faz mais tempo, então o Bambu tá comigo desde então não é pra mudar. Jest to bardzo zły pomysł, ja trudno mi tutaj jakby, ja jako Bruno przybyłem tutaj do organizacji jako pierwszy, także mój tłumacz zna mnie dłużej, powinien być w moim kornerze i w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby to wyglądało inaczej. Bruno, dziękujemy i baw się dobrze w sobotę. Muito obrigado e se diverte sábado. Muito obrigado, galera. Esperem pelo show. Vou trazer essa vitória para o Brasil, para Chutebox. Vamos com tudo. Hey, Chutebox! Bardzo, bardzo dziękuję. Spodziewajcie się prawdziwych fajerwerków i tego, że zwycięstwo pojedzie razem ze mną do Brazylii, do mojej ekipy Shootbox. Thank you, Bruno. Thank you.